Witajcie na kanale Inżynieromania. Ja nazywam się Damian i zapraszam na moje stanowisko. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o KIO. Na samym początku chciałbym wyjaśnić, co oznacza skrót KIO. KIO jest to Krajowa Izba Odwoławcza, która jest właściwym organem do rozpatrywania wnoszonych odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Tak naprawdę KIO ma swój początek w 2007 roku. To wtedy powstała Krajowa Izba Odwoławcza. Aktualnie na dzień dzisiejszy w skład KIO wchodzi 47 członków. Należy tutaj podkreślić, że członkowie składów orzekających izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Organami Krajowej Izby Odwoławczej są prezes oraz zgromadzenie ogólne, które jest tworzone przez członków izby. Należałoby wyjaśnić, kiedy i w jakich okolicznościach możemy złożyć odwołanie do KIO. Pierwszy moment, kiedy możemy złożyć takie odwołanie do KIO, jest to sytuacja, w której zamawiający w sposób nieprawidłowy, czasami nawet rażący, określa postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ SWZ powinien zawierać informacje jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich potencjalnych oferentów, czyli wykonawców. Nie może być tak, że postanowienia SWZ-u wykluczają jakiegoś wykonawcę albo utrudniają dostęp do informacji. Na takie postanowienia przysługuje odwołanie w trybie opisanym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych do Izby Odwoławczej, czyli KIO. Niestety wykonawcy rzadko korzystają z tego prawa do odwołania na postanowienia SWZ do KIO. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ część tych zamówień jest o tak zwanej niskiej wartości. Składanie takiego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów. Pierwszym kosztem, jaki wykonawca musi ponieść, jest to tak zwana opłata od wpisu od odwołania. I tutaj są różne stawki. Jeżeli wartość przedmiotu zamówienia na usługi lub dostawy jest poniżej progów unijnych, to wartość takiej opłaty wynosi 7,5 tysiąca. Jeżeli powyżej progów unijnych, to taka opłata wynosi 15 tysięcy. Jeżeli chodzi o roboty budowlane, to wygląda to podobnie. To znaczy, jeżeli wartość robót budowlanych jest poniżej progów unijnych, taka opłata wynosi 10 tysięcy, a jeżeli powyżej, to taka opłata wynosi 20 tysięcy. Kolejnym kosztem, jaki wykonawca prawdopodobnie poniesie przy odwołaniu do KIO, to koszty sporządzenia wniosku o odwołanie do KIO. Dlaczego powiedziałem prawdopodobnie? Ponieważ część wykonawców ma swoje działy prawne i te działy prawne przygotowują taki wniosek o odwołanie oraz reprezentują takiego wykonawcę podczas takiej sprawy odwoławczej. Mniejsze podmioty będą musiały skorzystać z usług kancelarii prawnych. W mojej ocenie, jeżeli jesteśmy pewni, że zamawiający naruszył jakąś część ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując ten przedmiot zamówienia w sposób nierzetelny, niejasny lub dwuznaczny, lub mówiąc wprost niezgodny z literą prawa, to powinniśmy korzystać ze swoich uprawnień i kierować takie odwołania do KIO. Według statystyk KIO najczęstszym powodem odwołań wykonawców jest to rażąco niska cena wybranej oferty w danym postępowaniu przetargowym. I nie można generalizować, że każdy zamawiający co do zasady popełnia w tej materii błąd przy ocenie takich wyjaśnień, bo tak nie jest. Część zamawiających naprawdę posiada bardzo dobre działy zamówień publicznych, które na etapie analizy takich wyjaśnień rażąco niskiej ceny, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, mogą takich wyjaśnień nie uznać, jeżeli wyjaśnienia nie są dosyć szczegółowe, jeżeli te wyjaśnienia nie zawierają dowodów potwierdzających wyjaśnienia. Zdarzają się też tacy zamawiający, którzy uznają wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które są opisane na jednej stronie kartki papieru, bez żadnego dowodu potwierdzającego wyjaśnienia. pomimo że w wezwaniu o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przez zamawiającego, to zamawiający wskazuje, aby wyjaśnienia były poparte dowodami. To teraz się pytam, jeżeli takie wyjaśnienia są złożone na jednej stronie, no maks dwóch stronach, to takie wyjaśnienia kwalifikują się lub nie do odrzucenia oferty na podstawie postanowień artykułu 226 ustęp 1 punkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych? Może się nie kwalifikują. Może wystarczy, żeby wykonawcy zaczęli wyjaśniać rażąco niskie ceny na jednej stronie papieru, bez dołączania dowodów potwierdzających wyliczenia każdej składowej oferowanej ceny oferty. No i w sumie może być jedna kartka papieru. Czemu nie? Mogą być wyjaśnienia na dwie linijki. Czemu nie? A to, że nie dał wyjaśnień, to znaczy dał wyjaśnienia, ale nie dał dowodów wykonawca potwierdzających te wyjaśnienia, to jest nieważne. To jest nieważne. Ważniejsze jest to, że zaoszczędzimy przy finansowaniu takiego przedmiotu zamówienia, bo przecież liczy się cena, a nie wyjaśnienia. Co tam ustawy, co tam orzecznictwo KIO, nie? A niech się najwyżej odwoła wykonawca z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca. Odwołają się, KIO orzeknie i będziemy mieli wtedy czyste sumienie. To ja się pytam, jakim trzeba być dzbanem, żeby podchodzić do tego w taki sposób? No chyba ustawa Prawo Zamówień Publicznych jasno wskazuje, kiedy oferta podlega odrzuceniu, kiedy nie. Jeżeli sam zamawiający wnioskuje do wykonawcy, przedłóż mi wyjaśnienia wraz z dowodami potwierdzającymi te wyjaśnienia, a potem zamawiający czyta, no faktycznie wyjaśnienia, pół strony, strona, a gdzie dowody? A nie ma, dobra, to zamykamy oczy, wybieramy. No właśnie takim trzeba być dzbanem, żeby nie rozumieć, że wszyscy wykonawcy powinni być traktowani równo i ci z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca tak samo jak ten z pierwszego, bo chodzi o zasady. Jeżeli ustawa mówi, że należy wszystkich traktować równo, to traktujemy równo. I nie ma co się łudzić, że jeżeli nawet będziemy próbować nalać wodę do dzbana, to ten dzban zmieni zdanie. Ale na szczęście są takie organy jak KIO, które takie absurdy, takie banialuki, które są tworzone przez zamawiających, są obnażane. Dlatego zachęcam wszystkich wykonawców do korzystania z praw, które daje nam ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ w KIO orzekają co do zasady specjaliści. Bardzo często jest tak, że takie absurdalne zapisy SWZ-ów lub takie decyzje o uznaniu takich absurdalnych wyjaśnień rażąco niskiej ceny są weryfikowane na korzyść odwołującego. Dziękuję za dzisiaj. To było moje stanowisko. Ale gdzie te dzbany są? Gdzie ten dzban? Gdzieś tu był jakiś dzban, ale gdzie on jest? Nie wiem.